Siemanko, witajcie na kanale GD Football. Dzisiaj przychodzimy do Was z kolejnym odcinkiem, jednakże trochę zmienionym, ponieważ no, jak widzicie, ostatnio się wyświetlenia nie zgadzają. Musieliśmy sięgnąć po drastyczne środki, żeby był taki clickbaitik, nie? Wiecie, o co chodzi. Mamy dlatego tutaj najbardziej profesjonalnego, nieprofesjonalnego bramkarza. Oczywiście trend YouTube'owy też musi być trochę, hajsu są. Garnęliśmy z koszulek i bluz, które macie tutaj na Bartku i na mnie. Oczywiście zachęcamy do wchodzenia na nasz sklep. A teraz pokrótce Bartek wytłumaczy zasady challenge'ów, które będziemy grać. A więc gramy w takiego podwórkowego tysiąca, tylko troszkę zmieniliśmy zasady. Zastrzelonego gola dostajemy 200, za słupek dostajemy 400, poprzeczka 500, okienko 800 i spojenie 1000 zł. Każdy z nas, czyli no Opsi i ja, podamy po 15 strzałów. Aha, no i Maciek za obronioną bramkę również dostaje 200. Jeżeli nie trafimy w bramkę, to mamy odejmowane 200. No i zobaczymy, kto zgarnie największy hajs. Myślę, że możemy już zaczynać. Okej, a więc tutaj macie najlepszy komentarz z ostatniego odcinka, a dzisiaj GDF pyta, jaki jest wasz ulubiony bramkarz. Na przykład mój to jest najbardziej profesjonalny, nieprofesjonalny bramkarz, którego dzisiaj będziecie mogli zobaczyć na boisku. Tyle, lecimy. Oczywiście, tak jak Bartek wspomniał, mamy po 15 strzałów. Teraz ruszamy z pierwszą rundą. No i co? Powodzenia dla naszego bramkarza. A my liczymy na to, że trochę zarobimy, nie? Hajsów. Stało. No, zaczynaj, Bartek. BUM! Minus 200! Haha! Okej. Obronił. Kozacze, ale teraz... Takie na rozgrzewę to dostał lekko. O, super gol. 600, nie? 600, tak o! Trzecia runda to jest, nie? Tak. A wyciął słaby moment! Słaby punkt! 800! Tak o! Na nowe buciki będzie, co? A wyczuli jego słaby punkt! Macie chwilę hajsu na twoim koncie? 600! Dobra, zaczynamy piątą kolejkę. Weszło. A tylko dawaj, przypomnienie, Maciek za nieobroniony strzał nie traci hajsu. Minus 200. Wiedziałem, ile dostaję. Przewidziałem. Się rzuca. A jak się rzucił, wariat? 8. Za 200 się rzucę, poświęcę. O tak. A, teraz leci bomba, co? Zemścimy się na... Za ładu. Za dużo gada, wariat. Sztywniutka. Nie no, trzeba do rąk podać, inaczej nie obronię. Poproszę, ja potrzebuję. Dzięki. Na koronkówkę. Dobra, patrz, teraz. Ty! Tysiak! Jeszcze żadna poprzeczka, okienko, coś. Nie, nie, super tylko, nie, ale... Pokusisz się? Bartek, pokuś się. Koroz wam czele. Pokuś, bardzo się pokusił. Blisko. Przyzwyczailiśmy go do tego lewego rogu. Na sprawę okienką strzelimy taką. To się wytnie. To... Chciałem po prostu dać mu 200. Gdzie chcesz? Właśnie, gdzie chcesz? Nie. Taka kozująca pode mną, jak będę się rzucał, że idealnie padam. Spojenie! O! Prawda. Ty oszustwie. A, 1400. Pa, nerwy puściły! Dobija, dobrze. Lewa noga teraz, lewa noga. Lewa noga? Lewa noga. To ja lewa ręka. Ja pierdziel, ale tragedia. Ty, kamerze, tam mogłeś zatrzymać piłeczkę. Ale tragedia. Chłopaki. GD Football rozdaje pieniądze. Dam wam szansę.
Będę bronił. Dobra, wróciliśmy na wyżyny. Chodź, kiedy będziesz strzał, żeby wiedział. Czekaj! To się liczy? Liczy się. 3, 4, start. Była poprzeczka! Była! Musnęła! Słyszałem, no. Ale nie po odbiciu się? Od czego się odbicie? No od... No ja, nie, no poprzeczka. Dobra, jeżeli słyszałeś, że musnęła, no to spoko. Nie, ale była, nie? Tak, była. No, ha! 500! Edkerek! 1500! Dobra, spadaj głowy! Nie mogę was wyczuć. Finał Ligi Mistrzów. Wentyl. To jest prawda. Tutaj macie odcinek z wentylem. Tak, a tu macie wentyl. Klikasz w kartę. No, żeby mi ryj urwało. Tako! Finał Ligi Mistrzów pod murem, strzał piękny, odkupeczka w trzeciu, szupi, szupi, szupi. Ile? 6 stówek? 2100, dzień dobry! Dzień dobry. O nie! O. Trzeci raz. Mówisz o tych poprzeczkach. Ważne poprzeczki. Dobra, ja przypierdzielam w poprzeczkę. Nie, ale w poprzeczkę to prawie nie ma. Taka bomba. Ty się po ziemi nie rzucasz. Taki klocuch. A, w poprzeczkę. Dobra, ja mam chyba ciach. Czyli obroniłem. No. Dobra, dwa. No po ziemi się nie rzucasz, co jest? Nie, dobra, nie strzelamy w żadne poprzeczki. Nie. Ja 1900. Dwa. Dobra, co teraz? Kamerzysta, mów co strzelać. Spojenie. Które? Prawe? Wiesz, śmiesznie. Tak? Lekceważysz mnie? Kurde! No dobra, 1200 to już jakieś buty lepsze sobie kupisz. No tam. Chcę jakieś porządne korki, nie? Ostatni strzał. Ile opcji ma? 500, czyli... No i tak mniej. Nie, 2400 starałem. Bo ja 1900. Tak? No. A ty ile? No 2400. Zostało nam około 4000 w tej skrzyneczce magicznej, bo już tak mniej więcej sobie podzieliliśmy. I wygląda to w ten sposób, że zrobiliśmy taką konkurencję, że można za 500 zł oddać strzał w spojenie. Znaczy, no, będziemy próbować trafiać w spojenie. Jak ktoś trafi, to wygrywa po prostu resztę. No, ale strzał kosztuje 500. No i oczywiście, załóżmy, Ciacho zaczyna, wpłaca 500, nie trafia. No to ja już mam do wygrania trochę 4, więcej niż... 4-5. Tak, później ja wpłacam, nie trafiam. No to nasz najbardziej profesjonalny bramkarz trafia, zgarnia wszystko. Zgarnia wszystko. No i w ten sposób, nie? Nie, no grałem w fabrykę i nożyce, kto pierwszy strzela. Kto pierwszy trafi w spojenie, ten zaczyna. 3-4. Zaczynasz. A, no to dobra, zajmij. No dobra. 3-4. Trzeci. Nie, no to jest bez sensu. 500 było to teraz. Chyba, że strzelisz. Nie, no, to ile jest to wygrałem? 4, tak? No, to jakbyś mi dał 500. Dobra. Gaj! Ja. Nie trafi. Nie trafi. Nie trafi. Będzie blisko. Yeah. Bo nawet blisko. Jest. Dobra. O! Było! Było. Oje nie. Ja! Ooo, panowie! Miło było was. To ty nawet nie miałeś szansy. Czy strzelasz? A nie, strzelałeś. No tak. 5 kafli plus 1200. A ładnie, w pierwszej tej. A nie, pierwsza próba. 6200 masz tam. No. Ale dobrze, ja już i tak bym nie wchodził. Ja bym nie wchodził. Dzięki, że zostaliście do samego końca. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten challenge. Fajnie się to nagrywa, myślę, że każdemu z nas się podobało, dlatego taki teraz challenge dla was. Najlepszy, nieprofesjonalny, profesjonalny, nieprofesjonalny bramkarz, to się bardzo trudno wymawia. Teraz rzuci wam wyzwanie, ile łapeczek w górę ma być, żeby nagrać taki kolejny challenge. A ile wygrałeś, Bartek? 6200. 6200? To 6200. Dobra, tyle lajków, ile złotówek.
Tak, my właśnie wypłacamy Bartusiowi 6200, tak? No każdemu oczywiście wypłacimy, a pamiętajcie o wbijaniu na nasze social media, subskrybujcie kanał, wchodźcie do naszego sklepu, żeby sobie można zakupić taką fajną bluzę. Żebyśmy mieli o co grać, nie? Tak, właśnie. Następny challenge oczywiście przygotujemy coś innego, nie 1000, a żeby też były emocje w postaci pieniążków, nie wiecie o co bardzo chodzi. Bardzo fajnie takie odcinki, żeby mówię wam, bardzo fajnie się gra.